Cześć, z tej strony Afgan, to jest kolejny materiał na kanale Fabryki Kluczy.pl i to są kolejne dni w Don't Starve. Nie mam zielonego pojęcia, co ostatnio robiłem i co powinienem w tym momencie zrobić, więc może pozwolicie, żebym się trochę ogarnął. Taka krótka informacja, dlaczego tych materiałów ostatnio nie było. Nie było mnie, po prostu nie było mnie przy komputerze. Wyjechałem na tak zwane wakacje, nie było mnie przez dłuższy okres czasu. Przez to materiały na fabryce Kluczy.pl trochę zaniedbałem, bo nie było jak ich zrobić, ale już jestem z powrotem i z powrotem bawimy się w Don't Starve. Słuchajcie, co ja tutaj ciekawego zrobiłem? No nic, jakby nie patrzeć. Trochę terenu odkryłem, tutaj chyba są bawoły. Tutaj są... no dobra, tak z tego co widzę, no to nic ciekawego tutaj nie ma. Musimy przejść się w tą stronę. Tutaj jest trochę nagrobków. Mam nadzieję, że z któregoś z nich wykopię sobie... Właśnie nie wiem, czy na nich byłem, czy nie byłem. Tak to jest właśnie, jak się gra, potem się nie gra i to jest właśnie taka dziwna sprawa, że człowiek nie wie, gdzie był i co teraz powinienem zrobić. Przejdę się na te nagrobki dzisiaj, wezmę sobie łopatę i zobaczę, czy tam byłem, czy tam nie byłem. Jeżeli mi nie było, no to pójdziemy tutaj odkryć trochę terenu. Jeżeli... no dobra, no to mniej więcej wiem, co już będę robił dzisiaj, okej. Dobra, co tu mam? To zbierzemy, tu mam trochę jedzenia, niezbyt dużo, mam klopsy. Tu się suszy. Ktoś się mnie pytał, czy po co ja to w ogóle suszę. O właśnie. Pójdziemy sobie na słonia, bo tutaj jest bardzo dobry patent. Idziemy na słonia. Przydałoby mi się trochę, ale uda mi się. Mam nadzieję, że uda mi się w tym materiale go ubić. W którą stronę ten jełop mógł pójść? W tą stronę. Jak pewnie słyszycie, jakiś motorek teraz jedzie za moim oknem. Strasznie ten mikrofon zbiera. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. No ale taki już mam mikrofon, może kiedyś z czasem uda mi się dorobić czegoś fajniejszego. Na razie zbieram na kartę graficzną, bo wypadałoby ją już w końcu zmienić. GeForce 430 to już jest jednak GT, to już nie jest jednak to, co bym chciał. Większość gier po prostu nie nadąża. Muszę ogólnie przysiąść trochę przy tym komputerze i ogarnąć go do tych nowszych produkcji, które już niebawem, w zasadzie to już za pasem, bo już prawie mamy wrzesień, zaczyna się rok szkolny. Ach, chciałem to powiedzieć. Słuchajcie, tutaj jest w tą stronę ten nasz miły słoń poszedł. Ja trochę sobie tutaj zbiorę tych jagód, chociaż może pójdziemy jeszcze za tym słoniem i wrócę się tutaj. Gdzieś tu powinna być kolejna kubka. Już go zgubiłem, no co za po prostu wredna mała menda. Czekajcie, wrócę się tutaj. Gdzie była ta kubka? Gdzie był ten ślad? Okej, zgubiłem słonia. That's it. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o polowanie. Jest. W tą stronę. Ona nie powinna być gdzieś daleko. Pewnie jest... O, jest tutaj za krzakiem. Tak, wiem, że jesteś bardzo blisko i ja też się z tego cieszę, że jesteś bardzo blisko. Jest! Kici, miał, miał. Chodź tutaj. Chodź tutaj, głupi słoniu, chodź. Choć będę miał kurtkę i wszyscy będą zadowoleni, ja nie zamarznę i dalej będziemy ciągnąć ten program. No wracaj tu, rzesz, ty mała wredna mendo, powinienem... Nie zostaw, ty się przewracasz teraz. Chodź tutaj, wracaj! Jeju, matko boska, przecież ja nie będę całe dnie i noce ganiał tego słonia. Muszę go gdzieś w jakiś róg, najlepiej tam, w tamtą stronę, jakby się gdzieś zawiesił chłopak. No, biegnij sobie, biegnij, tam jest woda, biegnij. Oj, nie tak. Kurde, ty głupi słoniu. Okej. Przeżyjemy atak słonia, czy nie przeżyjemy atak słonia? Zaklikam go na amen. I się rozpadł słoń, mamy mięso. O, dużo tego. I tak oto było polowanie na słonia. Mam nawet... A, teraz to ja normalnie jestem... Bogiem! O, kijki. Kijaszki, ale nie wiem po co mi kijaszki, bo już mam tych kijaszków dużo. Więc sobie je wywalę. Słuchajcie, tutaj gdzieś były jagody. Tu gdzieś były jagody i te jagody mi się w tym momencie powinny bardzo dobrze nadać, bo z tego co widzę, tak zwanych zapychaczy mam bardzo mało. A one by się przydały, jakby nie patrzeć. Trochę tego uzbieram. Mam mięso, w ogóle muszę obczaić na necie, co zrobić z tym mięsem. Ktoś się z was mnie pytał, po co ja w ogóle smażę, to suszę to mięso.
Nie wiem czemu, ale wyczaiłem patent, że suszenie mięsa powoduje, że mogę mieć te klopsiki tam. Zobaczymy, czy to jest po prostu lekkie, wielkie naciągnięcie mnie na po prostu koszta i mógłbym to robić 4 razy szybciej. Więc poczekajcie, muszę trochę kwiatków złapać, bo mój umysł nie trzyma się zbyt dobrze. Kijaszki mam. Kwiatki mi teraz są potrzebne. Zaraz zrobi się ciemno, tutaj jest dużo uli. Matko boska, język polska być trudna, a Makumba być królem wioski. Idź mi stąd, ty głupi indyku. Tego indyka chyba pewnie tak samo można złapać, jak i tego słonia. Kijaszków nie potrzebuję, potrzebuję w tym momencie patyków, patyki. Jakie patyki? Kwiatki! Ja chcę kwiatki, bo mój wianuszek zaraz się popsuje i nie będę miał rozumu. Zwariuję, a to wiecie, że nie kończy się dobrze dla mnie. Nie, zaraz będzie trzeba jakieś ognisko rozbić, trochę tutaj kamienia mam. Nie będę wracał chyba na razie do swojej siedziby tam, bo i tak nie zdążę. A trochę tego jedzenia mam, jeden worek kropsików na razie powinien mi starczyć na ten jeden dzień. Słuchajcie, no gdzie są te dalej te kwiatki? No, kwiatki by się tutaj jak najbardziej przydały. Jeszcze coś odnośnie kanału chciałem wam powiedzieć, bo kiedyś tam rozpoczynałem, ale w końcu tego nie zacząłem. Let's playa z Need for Speed The Run i to będzie, pojawi się w tym tygodniu, materiał jest już nagrany. Nie jest jeszcze tylko złożony, ale jest już nagrany. Więc chwila roboty i ten materiał powinien się pojawić bodajże jutro albo pojutrze na kanale Fabryki Kruczy.pl. I to będzie taki mój jedyny let's play, który będziecie mogli zobaczyć. Dobra, chyba już wystarczy tych kwiatków. Zrobię sobie nowy wianuszek. Idź mi stąd, ty głupi. A te kwiatki zjem. Okej. Wypadałoby jeszcze zrobić tak zwaną lodówkę, ale żeby zrobić lodówkę, no to potrzeba mi tych... jak one miały? Tych śrubek, które zazwyczaj wypadają właśnie z grobowców. Tylko że jest jeden mały problem, bo one nie zawsze stamtąd wylatują. Byłem na grobowcach, bo skoro mam to, to musiałem być na grobowcach. Będę musiał się tam dalej przejść. No okej, no to dopiero teraz się zczaiłem, że byłem na grobowcach. Oj, szybko. Bach. Dobra, mięso tutaj do mięsa. Tutaj jest strefa jedzenia, w ogóle nie wiem czemu to wszystko tutaj. To mogę zjeść, muszę obczaić jak zrobić z tego kurtkę. To zjedz, chłopie. Okej, najadł się trochę, chociaż nie za dujo. Teraz dojdę sobie do tej mojej chałupy. Zobaczę, co tam udało mi się wysuszyć. To żarcie, które mam teraz, schowam. Zrobię sobie dodatkowe klopsiki i wybierzemy się tam w stronę tych grobowców, nagrobków. Zobaczymy, co tam jeszcze jest, bo one są wykopane, bo na nich na pewno byłem, skoro mam tę laskę podpalającą różne rzeczy. Skoro mam laskę, to po co ja go dzidą waliłem? Boże, co za ze mnie debil, ale okej. Mamy 12 dzień, zaraz będzie 13. Do 21 dnia muszę skołować sobie ciepłe rzeczy. Króliki, muszę właśnie obczaić jeszcze, ile mam tych królików w skrzyniach, bo z tego co kojarzę, nie było ich tam już dość wiele na ostatnim materiale, więc teraz to właśnie uskutecznimy. Słuchajcie, teraz to... Wianuszek niech się skończy, będzie super. W tą stronę muszę iść. Idziemy. Lekka ścinka, ale to niestety normalne. W momencie, kiedy Don't Starve się sejwuje, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego takie rzeczy się dzieją, ale mam nadzieję, że wy tego nie macie. No mam nadzieję także, że na materiale często to nie będzie występować, ale to różne rzeczy się dzieją z tą produkcją. I teraz taka mała, króciutka wycieczka do mojej siedziby. Ja w ogóle mam aż 7 szyszek. Gdzieś muszę sobie zasadzić las. Są króliki, ale to akurat nie te, które bym chciał, żeby były. To mięso zostało wysuszone. Zaraz zobaczymy. Ubiję królika. Ugotuję to wszystko najpierw. To po co byłoby w takim razie suszenie właśnie tego wszystkiego? Szkoda, że nie można ugotować tego w większej ilości. Gdzie ja mam te króliki? Tutaj są króliki. Poczekajcie, co by tu zostawić? Chyba wszystko. Tutaj mam coś takiego.
taką lepszą dzidę trochę. No ale miejmy nadzieję, że ona mi nigdy nie będzie potrzebna. Dobra, klopsy raz. Teraz jest gotuj z Afganem. Poczekajcie, zgubiłem się. A to. Zaraz ubiję jeszcze sobie królika i zobaczę, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, to suszenie mięsa. Bo jeżeli nie, to się strasznie zdenerwuję, bo z jakichś trzech odcinków właśnie to coś uskuteczniam. Także mogę być lekko wpieniony. Na razie zbieram na jedzenie. Zbieram tego jedzenia sporo, klopsy. Dwa. Bellissima. Nie mam motyla, nie mam motyla, bo bym sobie zrobił... Bo bym sobie zrobił ciastko, a ciastko jest bardzo dobre. Nie wiem jak wy, ale ja słodycze uwielbiam. Jak to gotowanie mogłoby trochę szybciej się uskuteczniać. Dobra, jeszcze jeden. Na nasze jagody, czy tak zwane zapychacze, też wypadałoby ruszyć. Bo nie jest tego zbyt wiele. Dobra, ubiję królika. Kici, kici. No i zobaczymy, czy to działa tak, jakbym myślał, że będzie działać. Jeżeli tak, to ja jestem strasznie zdenerwowany w tym momencie, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to po mnie widać i słychać. Aha, no to teraz pytanie za 100 punktów. Po jaką cholerę ja suszyłem to mięso? Nie mam zielonego pojęcia. Czy ja mam łopatę na wyposażeniu? Sprawdźmy w ogóle. Nie mam w ogóle chyba łopaty wymyślonej. Nie mam łopaty, no właśnie. Chodź tutaj. Trzeba łopatę wymyśleć. To jak ja byłem bez łopaty? Coś mi tu nie gra. Coś mi tu źle pachnie. Okej, słuchajcie. O, co mi się stało? A, trochę zarósł chyba. A nie, po prostu koszulka może zeszła, bo teraz taki przypakowany jest i najedzony. Dobra, no to tak. Króliki się złapały. Na razie niech będą złapane. Idziemy w kierunku grobowców. To będzie kolejny dzień. Miejmy nadzieję, że nie stracony. Trochę muszę życia sobie nadrobić, bo nie mam zbyt wiele, więc walkę na razie sobie odpuszczę z czymkolwiek. Przez kolejną chwilę. O, tutaj szyszunie zostały. No dobra, gdzie są te moje grobowce? Tu są patyki. Tu nie byłem na grobowcach, ale skąd ja mam tą laskę? No nie, a, no tak. Okej, niezbyt dużo miejsca mam, fakt. No dobra, zobaczymy co tam ciekawego wykopię, uwaga. Szmaragd. Oj, duch, to niedobrze. Dobrze, że chłop jest wolny to. Rakieta. To się wrócę potem po nią. Dobrze, że można po to wszystko wrócić. Jakieś mirabelki. Duch mnie gania. Ale ja się tak łatwo nie dam. Kobrzesz to człowieku, bo duch idzie. Kolejny szmaragd. Do widzenia. Robot, tylko że mój umysł też szwankuje. O, jeszcze jeden duch. Jeszcze jedno sobie wykopię. Sztuczna szczęka. Ale mnie wydymali. A tu jest jeszcze. Jest, śrubki. Są śrubki? Nie, jakieś kable. Goddammit, myślałem, że to śrubki, bo u mnie ten monitor trochę taki ciemnawy jest. No dobra, idziemy w tamtą stronę. Zobaczymy, gdzie dojdziemy, gdzie jest moja dzida. Trochę mój umysł szwankuje, bo niestety kopanie grobowców nie jest zbyt przyjemnym zajęciem. Szmaragd, dobra, na razie sobie odpuszczę więcej kopanie. Bo robi się coraz niezbyt ciekawie, te duchy mnie tutaj gonią. O, widzicie? Nawet zacząłem chodzić jak pijany. Koleś słyszy szczeniaki, to już w ogóle bardzo dobrze świadczy o mnie jako osobie, która powinna kopać? Nie powinniśmy kopać grobowców. To nie jest miłe zajęcie. Dlaczego z grobowców wylatują zabawki? To też jest trochę zastanawiające. I dlaczego ja nie biegnę drogą? Tu gdzieś jest droga właśnie. Ten monitor jest naprawdę za ciemny jak na tą produkcję. Ja nie widzę nic. Oprócz mojej postaci i trochę patyków.
Jesteśmy tutaj. To niedobrze, bo tutaj może być ten taki dziwne coś. Ten taki wielki kurak. Który miejmy nadzieję, że mnie nie zaatakuje, bo w tym momencie nie jestem w zbyt dobrej formie na walkę. Co tu znalazłem? Jakieś części znalazłem. I toporek znalazłem. Jakieś dziury i tu w ogóle ktoś mieszka, ja się boję, bo to może być coś niezbyt miłego. Kolejny słoń, ale na słonia nie idziemy, bo się robi ciemno. Ten już koleś mój niestety tutaj dość porządnie szwankuje, będę musiał trochę kwiatków pozbierać. Czemu ja idę w kierunku słonia? Dobra, odczepmy się od tego słonia. Oj, coś tam się rusza. Widzieliście, jakie wielkie pająki? Robi się ciemno. Robi się srogo. Oj, tam ktoś niedobry stoi. O kurde! A skąd ta menda się tu wzięła? Idź panie sto... O, jeszcze ten dwa. Będziemy się ganiać w kółko. Mam nadzieję, że nie wywoła to deszczu. No to by było nawet i trochę interesujące. Nawaliłbym tym stworkom, bym się uspokoili, ale nie jestem w stanie. Kiedy ten dzień się skończy? Matko Boska! Co tu się dzieje? Idziemy do tej świnki. Szybko! Kiedy ta noc? Kończ się głupia noco. Ja nie chcę tutaj dednąć. Mam dużo ciekawych rzeczy przy sobie. I w dodatku dużo jedzenia. Może to jedzenie ich tak przykusiło. Jest! Wyłącz mi stąd, głupie pająki. Gdzie jest ta świnia, która tu gdzieś mieszkała? Pomoże mi. Idziemy do świnki. Świnko! Taś, taś! Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. Patrz. Mam dla ciebie piesa. Bigo. A ja ci pomogę. Zdychaj. Zdychaj. Widzisz, masz. Jedz sobie jedzenie, a ja idę po kwiatki. O matko boska, co z mojego umysłu? Nic nie zostało. Ile ja mam po prostu życia, to jest po prostu masakracja, jak to ktoś mówił kiedyś. Więc miejmy nadzieję, no tak, wiedziałem, że te wilki mnie zaatakują. Po prostu to był, czułem to gdzieś, że jak pójdę gdzieś za daleko, to coś mnie przyatakuje. Tak to już jest niestety w Don't Starve. Mój umysł szwankuje i to porządnie. Wszystko tutaj się koleboce. Gdzie są jakieś, gdzieś jest jakaś polana? Ja potrzebuję trochę polany z kwiatkami. Go, 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 go. Idę kwiatki zbierać, bo kwiatki powodują, że człowiek po prostu jest uśmiechnięty od ucha do ucha. I gdyby nie kwiatki, nie mielibyśmy w ogóle po co żyć. Nie mielibyśmy nawet jak żyć. Bo trzeba w końcu... O kurde. A tutaj ekipa z niebieskiego jeepa. Tutaj rakieta, to jakieś mirabelki. Dobra, odpuśćmy sobie to i idę na razie na kwiatki. Ciekawe, czy w ogóle mogę przekupić kwiatkami te duchy. Tutaj jest droga, czemu nie idę drogą? Idziemy drogą. I kolejny motor za moim oknem właśnie sobie przejechał. Mam nadzieję, że to wam strasznie nie przeszkadza, ale no niestety nie jestem w stanie nic na to poradzić. Nie wyjdę na ulicę, nie będę krzyczał, że nie wolno jeździć, bo ja teraz nagrywam. A co tym królikom się stało? Szwankują już nawet króliki. To niedobrze. To nie wróży nic dobrego. Idziemy, idziemy, bo moje króliki nie wyglądają zbyt dobrze, ja też nie wyglądam zbyt dobrze. Jest, są kwiatki. Moje życie w tym momencie zacznie nabierać kolorów. Dobra, jagody też się przydadzą, mam jedną marchewkę, to sobie ją zjem. Ona i tak na nic mi się nie zda. Idziemy dalej. Potrzebuję kolejnej partii kwiatków, które będą gdzieś na górze. Muszę w końcu spowodować, żeby mój umysł wyglądał normalnie, a nie poprzewracany do góry nogami. A co to za jakieś znowu te małe biedne... Jezus Maria, znowu te głupia roślina. Jak ja jej nie lubię. Ona ostatnio przydomowiła się koło mojego domu, ale ją podpaliłem na szczęście. Kwiatki, kici kici. Gdzie tu są jakieś kwiatki?
Tak, wiem, że jestem głodny. Wiem, że jesteś głodny. Ja też jestem głodny. Zaraz obiad. Poczekajcie. Kwiatki, kwiatki, kwiatki. Ja chcę kwiatki w tym momencie. Kwiatki to jest coś, co potrzebuję jak najbardziej. No i oczywiście nie wdawać się w tym momencie w żadne walki, w żadne rozruby. Trzeba trochę życie ogarnąć. Grzyb. Ale nie wiem, po co mi ten grzyb. Grzyb nie wpływa dobrze na samopoczucie, ale można, wiem, że dać świnkom grzyba. I wtedy będziemy mieli darmowy nawóz. O, już trochę lepiej. Już mniej zawirowań. Trochę bardziej kolorowo. Muszę go jeszcze trochę kwiatków zebrać. Ale chyba już tutaj byłem i te kwiatki już stąd zebrałem. Może gdzieś coś jeszcze zostawiłem. Kijaszki się przydadzą. Ale nie aż tyle tych kijaszków. Grzyba wyrzucę, bo mi niepotrzebny do szczęścia. Jest kwiatek. Jest kolejny kwiatek. Mogę je zjeść, w ogóle trochę mi życia przybędzie. Jeszcze teraz trochę tej trawy. Żeby zawsze trochę było. I będziemy szli do chałupy. To teraz pytanie dla was, skoro suszenie mięsa nie ma największego znaczenia, najmniejszego znaczenia przy jego gotowaniu. Nie wiem w ogóle jak ja to zrobiłem, że to wyczaiłem. To po jaką cholerę to suszenie mięsa jest? No właśnie. Co można z niego wykroić? To jest pytanie na dziś do was. Czekam na wasze odpowiedzi. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, idziemy do domu. Bo już się robi ciemno, trzeba coś zjeść, trzeba się przygotować na noc. Życie mi się trochę odnowiło, bo w końcu trochę trawy zjadłem, znaczy kwiatków. Kwiatków trochę zjadłem. I wszyscy są zadowoleni. Mięso, mięso, mięso. Mogę je wysuszyć. Właśnie, mięso mogę wysuszyć. Bo mi się popsuje i po co to będę targał? Zjemy to. Hopsaj, dropsaj. Gdzie jest mój kuferek ze znalezionymi rzeczami? A tutaj, no dobra, no to schowam tutaj. Mam szmaragdy. Mam trochę kabli. I jakiś wichajster. Czekajcie, to mi się przyda. Nie, to do jedzenia. To też mi się zaraz popsuje. Jeju, matko boska. No i tak to by wyglądało. Dzięki za uwagę. To był kolejny odcinek z Don't Starve. Do usłyszenia w piątek w kolejnym odcinku. No i oczywiście w kolejnych materiałach na kanale Fabryki Kluczy.pl. Wbijajcie także na Miasto Gier TV, bo właśnie z tej strony właśnie ja jestem. Także dzięki, no i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Afgan, na razie.